Zapraszam serdecznie, Maja Makowska, szukam rozwiązań, nie wymówek, podoba mi się to stwierdzenie, ja szukam wymówek dalej. Do usłyszenia. Ja sobie otworzyłam też komentarze, bo to jest pierwsze moje takie moje wystąpienie, gdzie ja nie widzę ludzi, a ja lubię patrzeć na twarze, czy to, co mówię, ma jakiś sens i czy mnie słuchacie czasem, ale dobra, będę czytała komentarze w takim razie. Wiem, że temat prezentacji oficjalnej jest tam trochę inny, ale że to jest moje motto takie życiowe, takie hasło. Myślę, że nie górnolotne, ale że staram się do niego stosować ja sama. I jak pojawia się jakiś problem, to powtarzam to sobie, żeby znaleźć rozwiązanie. Parę słów o mnie. Tak, mam 31 lat już niestety. Pochodzę z Mazur, z Rynu dokładnie. Choruję na cukrzycę typu pierwszego od 8 roku życia. Jestem triatlonistką i tu jest przecinek, bo tutaj miało być dużo więcej określeń, ale jak zaczęłam pisać, to mi to po prostu zaczęło się to wszystko rozjeżdżać, bo chciałam napisać, że jestem kolarką, pływaczką, biegaczką, ale to w sumie no, triatlonistka to jest dobre ogólne określenie. I tak jak już właśnie Jerry jeszcze o sobie mówiąc wspomniał, że on jest takim testerem technologii, to ja chyba mogę powiedzieć, że ja jestem takim sportowym testerem. W sensie chcę sprawdzać, co się da zrobić, co jest w możliwościach osoby z cukrzycą. Bo to, że czegoś jakby nie dowiem się, że czegoś nie można zrobić, dopóki tego nie spróbuję, a chcę to też robić rozsądnie i w taki bezpieczny sposób, bo tutaj odwaga, głupota to jest bardzo cienka linia i żeby to nie było postrzegane jako głupota, te wszystkie moje wyczyny, to staram się to zawsze podkreślać, że ja jestem ciągle pod opieką lekarza, pod stałą kontrolą cukrów i raczej z dobrymi poziomami cukru. A jak to się zaczęło? Zaczęło się tak, że po ospie trafiłam bardzo wycieńczona, odwodniona do szpitala, gdzie na poczekalni jeszcze napojono mnie herbatą z cukrem i bułką z dżemem. I jak po raz pierwszy zmierzono mi cukier, to miałam cukier 360. Więc jak później się dowiedziałam, to nie było wcale aż tak źle, ale no już wtedy od razu postawiono diagnozę, że to jest cukrzyca typu pierwszego. No oczywiście to była tragedia, w szczególności dla moich rodziców, bo ja jako 8-letnie dziecko nie za bardzo wiedziałam, co to jest w ogóle ta cukrzyca. No na początku byłam na penach, ale już wtedy nie dawałam sobie robić insuliny paniom pielęgniarkom. Jakby, nie wiem, gdzieś w tej mojej małej główce się zakorzeniło, że ja sobie sama lepiej zrobię zastrzyk, niż zrobią to panie pielęgniarki. I poprosiłam, żeby od razu nauczyły mnie, jak podawać sobie insulinę. I robiłam to sama, podając insulinę w brzuch, w nogi. Oczywiście mama mi nastawiała ilość tej insuliny i jedyną osobą, która robiła mi zastrzyki w ręce, tutaj z tyłu, był mój tata, a tak to nikt inny nie mógł mnie dotknąć. I te zdjęcia nie są przypadkowe, bo to są naprawdę jedne z nielicznych zdjęć, kiedy ja mam pompę insulinową, bo jak nie wiecie, to teraz się dowiecie, byłam 7 lat na pompie insulinowej i stety, niestety mam z nią więcej przykrych wspomnień niż dobrych, bo ja na tamten czas nie wartościowałam pompy jako droga do utrzymania dobrego poziomu cukru, tylko ja widziałam pompę jako
wieśniacki komputerek z drenem, który wyrywałam ciągnąc o klamkę. Albo wyrywałam w kucie, będąc gdzieś w szkole. Jeszcze też była taka sytuacja śmieszna, że kiedyś jeździłam, mój tata miał motor i ja kiedyś sama chciałam mieć motor i mama mi obiecała, że jak tam się dostanę do takiej wymarzonej szkoły, to kupią mi ten motor, tą motorynkę. No i dostałam się do tej szkoły, no ale rodzice stwierdzili, że ja muszę mieć lepszą pompę i że później kupimy ten motor, więc ta motorynka kosztowała tyle, co ta pompa. I ja jestem obrażona na to i będę obrażona do końca świata, bo nie dostałam motoru, a dostałam za to nową pompę. No ale zmierzając dalej. Sama w okresie licealnym zrezygnowałam z pompy, ale to też nie było takie proste, bo musiałam udowodnić i rodzicom, i lekarzowi, że jestem w stanie dobrze prowadzić cukrzycę, będąc na penach. Jak starczy czasu, to Wam o tym opowiem, ale jak tytuł na mojej prezentacji to jest droga do podwójnego Ironmana, to nie może zabraknąć epizodu z moimi zaburzeniami odżywiania i tym, że cukrzyca w ogóle dla mnie nie miała żadnego znaczenia i działałam na siebie bardzo autodestrukcyjnie, objadając się i wymiotując, doprowadzając do maksymalnego rozchwiania moich cukrów. No bo wyobraźcie sobie spożywanie, nie wiem, 6000 kalorii na raz, robienie do tego insuliny, a później zwracanie tego jedzenia w toalecie. To, że cukry były złe, to jest mało powiedziane. No po prostu mój organizm był wyniszczony i wiele lat zajęło mi zrozumienie, że ja mogę mieć dobre relacje z jedzeniem, a też wprowadzenie takich wszystkich skrajności w jedzeniu albo odmawianie sobie takie naprawdę bardzo restrykcyjne często gęsto prowadzi do tego, że później w napadach my się rzucamy na to, czego nam zakazują. Więc ja tutaj jestem też zwolennikiem takiego złotego środka. Unikajmy to, co nam nie służy, ale kiedy mamy na to ochotę, to pozwalajmy sobie w małych ilościach i niezbyt często, żeby nie doprowadzić później do jakichś właśnie no niemiłych sytuacji albo zaburzeń. I właśnie na ten temat powstał też podcast, ale zmierzamy do podwójnego Ironmana, bo idąc dalej, moja obsesja na moim własnym wyglądzie doprowadziła do tego, że ja byłam uzależniona od aktywności fizycznej i to uzależniona w taki niezbyt zdrowy sposób, bo to już była mania, to już była... no po prostu nie liczyło się nic innego. A cukier przy okazji, no może pilnowałam, może nie. I tak jak wspominałam, zajęło mi bardzo dużo czasu. Zrozumienie tego, że z cukrzycą możemy się zaprzyjaźnić. Nie zawsze musimy się lubić, ale możemy się zaprzyjaźnić i nawet może wyjść z tego coś dobrego. To, że jestem cały czas na penach, to już wiecie, ale korzystam z Dexcoma w zasadzie od kilku lat już. To, że on jest tutaj na łydce, to nie jest do końca prawidłowe, powiedzmy. No, ale tak jak Jerry lubi eksperymentować, tak i ja sobie wbiłam go na łydkę, mimo że zalecane miejsce do wbicia Dexcoma to jest tył ręki, czy tutaj chyba tułów też. Ale mówię, dobra, jak ja nie spróbuję, no to kto spróbuje? Jak to sprawdzałam w porównaniu do glukometru, nie było większych odstępstw w tym miejscu wkucia, ale to, że na przykład siedziałam po turecku albo zakładałam nogę na nogę, to doprowadzało do tego, że sygnał często zanikał,
bo przykrywałam po prostu dyskoma swoim własnym ciałem, bo na nim siedziałam, to no, nie sprawdziło się zbyt. Nie sprawdziło się to miejsce. A w zasadzie dlaczego peny? Ja jestem osobą, która mam, im mniej rzeczy mam, które mogę zepsuć, tym jest lepiej. Bo często tak, to zahaczę o framugę drzwi, a to gdzieś o ścianę przyrysuję, a to nie wiem, nie zmieszczę się gdzieś przechodząc obok kogoś, to zaczepię. I te takie, czułam delikatną presję, ciągle martwiąc się o to, że ja coś zepsuję. Że ja wyrwę właśnie w kucie, że tu pompa się zatka, a ja nie będę miała zestawu zapasowego. To jest jedna rzecz, bo jeszcze startując, ja chcę się skupić na tym, żeby maksymalnie, nie wiem, skupić się na tym, żeby dobrze jechać, dobrze płynąć, dobrze biegnąć, a nie myśleć, czy to, że mam wysoki cukier, to jest wina na przykład zatkanego w kucie. Więc jestem na penach. No, przy uprawianiu sportu jest to zdecydowanie wygodniejsze. No i też możliwość robienia wkłucia w innym miejscu na ciele za każdym razem jest, daje mi to poczucie, że ta insulina na pewno weszła pod tą skórę, no i też wchłanialność jest tu lepsza. Słuchajcie, to muszę tak w skrócie dość opowiedzieć, ale jak zauważycie na tym środkowym zdjęciu, tutaj ta ręka, która wystaje, podaje mi trzy rzeczy. Pierwsza rzecz to jest insulina, druga rzecz to banan, a trzecia rzecz to jest czytnik Libre, bo wtedy korzystałam z Libre Freestyle. No i wtedy jeszcze organizatorzy nie byli tak skłonni, żeby, wiecie, pozwalać na takie rzeczy, bo też na takie rzeczy myślę, że dostęp do strefy zmian, bo jakby tutaj już wchodzą te zasady triatlonowe, tak? Jak zostawicie rzeczy w strefie zmian, to już nie macie do nich dostępu. A to czasem dzieje się godzinę albo dwie przed startem. No i zostawianie insuliny tam w 20 stopniach nie byłoby zbyt rozsądne, dlatego wtedy jeszcze doraźnie miałam pomoc od mojego supportu. I to były moje początki, jak tutaj widzicie. To zdjęcie po lewej z tą ręką w górze, to jest mój pierwszy start w triatlonie, gdzie wyszłam ostatnia z wody, byłam chyba przedostatnia na rowerze, a na bieganiu to już umierałam na koniec. Ale teraz chciałabym się skupić na takich kilku wydarzeniach, które w zasadzie były przełomem w tym, że zaczęłam próbować coraz bardziej odważnych rzeczy, może tak to nazwę. Jeszcze wtedy z ówczesnym teamem Aktywni z Cukrzycą pojechaliśmy na Węgry, żeby przepłynąć jezioro Balaton. Jest to około 5-6 kilometrów i słuchajcie, na tamten czas mi to zajmowało około 2 godziny. Tutaj na środku ta biała, skrzywiona osoba to jestem ja, kilka kilogramów cięższa, ale to było wydarzenie może właśnie trochę z serii tych głupich, troszkę mniej odpowiedzialnych, ponieważ płynęłam 5 kilometrów bez żadnego pomiaru cukru. Jedyne, na co mogłam się wtedy zdać, to było moje odczucie i odczytywanie sygnałów mojego ciała. I ja musiałam naprawdę bardzo się skupiać na tym, żeby na przykład, nie wiem, zastanów się, Maja, czy ręka ci nie zdrętwiała, bo to może być objaw niskiego cukru. Albo Maja, pomyśl, czy to, że teraz masz zadyszkę, to jest objaw tego, że jesteś zmęczona, czy objaw tego, że masz niski cukier. I wiecie, musiałam totalnie sobie zaufać, a odważyłam się na to po jakichś 15 latach chorowania na cukrzycę i wyszłam z cukrem 180 z wody, ale podczas tego pływania jadłam. Mniej więcej co
45 minut odwracałam się na plecy na tym jeziorze i dostarczałam sobie porcję węglowodanów albo tam, to chyba były akurat żele dextro. O tym wydarzeniu nie było aż tak głośno, ale w mojej psychice bardzo dużo to zmieniło, ponieważ pierwszy raz zaryzykowałam i musiałam zaufać sobie. I to było pierwsze przepłynięcie. Opowiem Wam za chwilę o drugim przepłynięciu, które wciąż stanowi dla mnie problem, bo jeszcze nie znalazłam do niego rozwiązania. Od tego pływania minęło niedużo czasu, a wystartowałam w połówce Ironmana. Zdjęcie po lewej, gdzie siedzę i płaczę ze szczęścia, to jest mój debiut, a zdjęcie po prawej to już jest start któryś tam z kolei. Na zdjęciu po lewej mierzyłam cukier normalnie glukometrem na tych 90 km na rowerze. I wiecie, i ja taka byłam bardzo ambitna i mówię, ale jak ja będę musiała zatrzymać się na rowerze, żeby zmierzyć cukier, a to opóźni mój czas, pogorszy mój czas. A wiecie, ja dobiegałam tam jako jedna z ostatnich, więc te 3 minuty, co ja mówię, minuta na zmierzenie cukru glukometrem nie miała żadnego znaczenia na to, które miejsce ja będę miała, bo byłam po prostu tam jedną z ostatnich. I te kolejne, jakby pokazałam Wam od razu tą jedną, drugą Ironmana, ale w międzyczasie była 1/8 i 1/4, czyli krótsze dystanse. Tutaj na zdjęciu po lewej stronie zajęło mi to około 6 godzin. No i tych pomiarów cukru było dość dużo, ale w zasadzie nie cukrzyca była największym problemem w tym wszystkim, tylko na przykład to, że wtedy miałam miesiączkę. I o tym nikt nie powie głośno, ale problem właśnie z kobiecymi sprawami jest dość, myślę, że cięższy. No dobra, ale to nie ma znaczenia z technologią w cukrzycy. Na tym prawym zdjęciu, jak widzicie, mam już Dexcoma, którego mam normalnie skonfigurowanego i z zegarkiem, i z Edge'em, czyli urządzeniem rowerowym, więc widzę poziom cukru na tym Edge'u. No i jak były połówki, no to musiałam zrobić już pełnego. I słuchajcie, to nie było tak, że wszystko wychodziło od razu, ponieważ do zrobienia pełnego Ironmana podchodziłam 3 razy. I żadne z tych wcześniejszych niepowodzeń nie miało związku z cukrzycą, tak naprawdę. Pierwszy raz to była moja kontuzja biodra, której się nabawiłam po prostu przetrenowując się. Druga opcja, drugi start w Irlandii, to były warunki pogodowe, gdzie odwołano pływanie i ja po roku przygotowań, ogromnej ilości wydanych pieniędzy, nie zrobiłam pewnego Ironmana, no bo to były tylko 2 dyscypliny, rower i bieganie. I w końcu taki pełen debiut, z którego jestem dumna, to właśnie był Ironman we Włoszech, gdzie całość mi zajęła 12 godzin i 40 minut. I w tym czasie byłam tylko na insulinie, w penach i na Dexcomie. Ale insulina, to nie było tak, że była jedna fiolka. Znalazłam sobie patent, zostawiając końcówki insulin w penach i po prostu na każdej, i mój support miał te peny z końcówkami insulin, żeby nie dopuścić do tego, żeby one się przegrzały. Więc nawet jeśli ta insulina by nie była odpowiednio działająca, no to jakby nie szkoda by było jej wyrzucić, a w razie czego miałam te zapasowe peny. Z cukrzycą na kole w ogóle tak sentymentalnie podchodzę do tego wydarzenia. Słuchajcie, ja z Krzysztofem Sobczyńskim zebraliśmy 6 osób z całej Polski, z którymi przejechaliśmy z Zakopanego do Gdańska. Wszystkie osoby miały ze sobą Dexcoma, więc wyobraźcie sobie,
jak wyglądała nasza jazda, kiedy nagle wszystkie dexcomy zaczęły się drzeć. Przecież można to było zwariować, bo ciągle było jakieś pipkanie. Albo ktoś miał za wysoki cukier, albo ktoś miał za niski. Całość zajęło nam 29 godzin netto, bo jeszcze do tego trzeba by doliczyć 3 godziny snu. I wyjechaliśmy o 4 nad ranem z Zakopanego. I tutaj możecie zobaczyć, jak wygląda 6 cukrzyków podczas 800 km na rowerze. Tutaj jedliśmy totalnie wszystko. Hitem było jedzenie pizzy z kotletem schabowym w środku, bo nie dość, że miało to dużo węglowodanów, to dużo tłuszczu, a dzięki temu cukier tak szybko nie spadał. Więc te kombinacje żywieniowe, które były na tej trasie, myślę, że to by... Byście się nieźle zdziwili, co tam wchodziło, bo potrafiliśmy jeść frytki, zapijać żurkiem, a jeszcze popijając szejkiem z McDonalda. Wszystko przepalaliśmy i słuchajcie, większość z nas miała idealne cukry podczas samej jazdy. Jeśli były za wysokie, to zaraz spadały. Mam nadzieję kontynuować tą akcję w przyszłych latach. Nie 800 km, ale może coś bardziej przystępnego, bo myślę, że jest to naprawdę ciekawy materiał później do zbadania. Otyliada to był kolejny przełom, gdzie w szczególności dla mojej głowy, ale myślę, że dla moich obserwujących również, spędziłam 9 godzin w wodzie, zrobiłam 20 km na basenie, to jest mniej więcej 800 długości basenów 25-metrowych. Tutaj niestety Dexcom nie działał, ponieważ no, zbyt dużo spędziłam czasu pod wodą, a nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby stać przy ścianie, żeby Dexcom złapał sygnał. Więc jak tutaj widzicie na zdjęciu po lewej, tutaj w saszetce, znaczy w torebce strunowej mam glukometr, paski i nakuwacz, bo tylko dopływając do ściany mój support przygotowywał mi glukometr, gdzie mierzyłam poziom cukru. W ciągu tych 9 godzin w wodzie mogłam wyjść z basenu tylko na 15 minut i właśnie zrobiłam to między innymi po to, żeby zjeść zupę pomidorową. A też jadłam wszystko. Banany, naleśniki, chipsy, wafelki. No i jadłam to stojąc w wodzie, więc trochę tego jedzenia tam do tej wody wylądowało. Ale powiem Wam, że wysiłek, który był, nie był na tyle duży, żebym ciągle musiała ratować się z hipo. Jakby dostarczanie jedzenia, które były bogate w tłuszcze, czyli moje kochane masło orzechowe, jakby trochę tutaj pomagało. A na przykład były te splatki ziemniaczane, które idealnie trzymały cukier, ale niezbyt dobrze wpływały na moją zgagę, jak byłam 9 godzin w poziomej pozycji. Więc ta otyliada doprowadziła do tego, że moje palce były tak pomarszczone, że nakuwając opuszek palca, ta krew rozlewała się, czasem może tak mieliście, że ta krew się rozlała i glukometr nie mógł zassać tej kropelki krwi. Tutaj pokrótce też sprawdzałam siebie, jak mój organizm zareaguje na 600 km w jednym miejscu. Zajęło nam to 16 godzin, to był czas, kiedy zbieraliśmy środki na wojnę, na uchodźców z wojny, ale jak widzicie cały czas jestem na Dexcomie i co zauważyłam, najmniejszy procent odwodnienia mojego organizmu prowadzi do tego, że sygnał zanika i też Dexcom o tym gdzieś tam czytałam, że powinno się wypijać duże ilości wody przy zmianie tutaj wkucia i to jest fakt, bo dobrze nawodniony organizm, mam wrażenie, że pokazywał lepsze cukry, a już na pewno nie było przerw w pomiarach. No i jakby to jest, to co widzicie, to już meritum
To, do czego zmierzałam podczas tych wszystkich lat, lecząc się z bulimii, lecząc się z chorego podejścia do sportu, zrobienie podwójnego Ironmana miało zasadnicze trzy cele. Nie wiem, czy je teraz pamiętam, chociaż sama je wymyślałam wcześniej, ale po pierwsze sprawdzić, jak zachowa się organizm mój jako człowieka i mój jako cukrzyka w wysiłku, który będzie trwał 29 godzin, jak zachowają się poziomy cukru, i na to może być oddzielna prezentacja, ale w skrócie Wam powiem, że moja hipoteza odnośnie tego, że cukier będzie cały czas spadał, była błędna, ponieważ ten cukier nie spadał tak, jak ja myślałam, i musiałam dostrzykiwać insulinę, i to nie po jednej jednostce, tak jak mam w penach, tylko to czasem były po dwie, po trzy jednostki, a ja zakładałam, że będzie to jedna jednostka na kilka godzin. Jak się okazało, organizm był na tyle wycieńczony, że wszystkie procesy nie zachodziły tak, jakby zachodziły normalnie. Ja się nie jestem ekspertem w tych sprawach, nie znam się na fizjologii, tu by musiał się wypowiedzieć lekarz, ale to jest moje podejrzenie, że mój organizm był tak zmęczony, że normowanie poziomu cukru nie było priorytetem w tym czasie, tylko mój organizm chyba próbował przetrwać. I był on cały czas oczywiście z Dexcomem, który był połączony z Edge'em rowerowym, i cały czas mój support widział moje poziomy cukru i tylko dostawałam powiadomienia na telefonie, które widziałam na zegarku: ej, Maja, masz 200, zrób coś z tym, albo Maja, cukier ci spada, zjedz coś, bo to były pędle rowerowe, ja nie zawsze ich widziałam, i za chwilę: ej, Maja, zjadłaś coś, bo cukier ci spada. Oni pisali mi tak dlatego, że po około 16 godzinach wysiłku moje racjonalne myślenie było trochę zaburzone. I to, że ja normalnie wiem, że powinnam coś zjeść, to dla mnie wtedy nie było to oczywiste. I ci ludzie, mój ukochany support, dzięki któremu zrobiłam tego podwójnego Ironmana, oni też czuwali nad tym, więc oni wiedzieli, że jak mam taki cukier, to muszę sobie podać tyle insuliny. Że to, że zjadłam, nie wiem, hamburgera czy tam cheeseburgera, oni musieli wiedzieć, że to nie znaczy, że od razu cukier mi wzrośnie, tylko musieli wiedzieć, że on może wzrosnąć za 20 minut. I tak też na follow, jak to było, na tym Clarity Dexcom, follow Dexcom, nie pamiętam, jak się nazywało, ale udostępniając im moje cukry, oni też pomagali mi prowadzić, jakby zachować najlepsze cukry, jakie się dało. I myślę, że gdyby nie Dexcom, to bym tutaj musiała jeszcze doliczyć z pół godziny więcej na wszystkie te pomiary, bo ja sprawdzałam cukier co jakieś 15 minut, żeby zmaksymalizować wydajność mojego organizmu i nie tracić energii na hipoglikemię i hiperglikemię, zbijając albo podwyższając ten cukier, bo przy takim wysiłku myślę, że każde takie odstępstwo to jest dodatkowa eksploatacja. I co z tą pompą na koniec? Czy wystartowałabym w takich zawodach z pompą? No nie, myślę, że peny to jest najlepsze rozwiązanie, ale nie ukrywam, że może pogodzę się, znaczy pogodzę się, może spróbuję znowu wrócić na pompy, bo jakby fakt, że robię sobie zastrzyki, nie jest dla mnie żadną przeszkodą i żadnym takim: o Jezu, muszę zrobić insulinę. Ale pompy bezdrenowe, mam wrażenie, są mniej inwazyjne, przez co mój komfort psychiczny mógł być większy. I kończąc już, skąd miałam wiedzieć, że nie dam rady tego zrobić, dopóki tego nie spróbowałam?
A mając opiekę mojej wspaniałej dr Wardaszko, Instytutu Diabetologii, wsparcie Dexcoma i moich przyjaciół, jakby okazało się, że jest to całkiem w zasięgu. I 360 km na rowerze może nieźle zryć psychikę, ale może całkiem dobrze współgrać z cukrzycą. Oczywiście nie każdemu polecam, bo to jest długie i nudne, ale zawsze fajne przeżycie. Dzięki. A ja w ogóle dla mnie, ja powiedzieć, słuchałem ciebie z otwartą szczęką wręcz. Gratuluję ci strasznie twoich wszystkich osiągnięć, tego jak bardzo szczerze o wszystkim mówisz. To jest niesamowite w ogóle w tobie i strasznie to w tobie cenię, że ty nie boisz się mówić o swojej historii, nie boisz się pokazać tylko procesu, który przeszłaś i tego jak mocno walczysz w swojej głowie ze wszystkimi przeciwnościami losu. I dziękuję, że porównałaś mnie do siebie, przynajmniej pod kątem testowania. Tak, tak. Pod kątem sportu to absolutnie nie porównujmy się, bo nie ma się, ja w ogóle nawet nie mam się do czego równać. Maja, słuchaj, ja mam do ciebie pytanie. Pierwsze jest pytanie z publiczności. Jak ty sobie robisz zastrzyki podczas biegania? Ale biegniesz i w biegu trafiasz? Czy nie, musisz się zatrzymać, nie? Słuchaj, kiedyś próbowałam to zrobić na rowerze, no to się okazało, że ta igła, którą mam, rzeczywiście była jednorazowa, bo wkładając ją z powrotem, zatykając pena, połamałam tą igłę. Więc już teraz zatrzymuję się po prostu. No już nie jestem taka crazy, żeby robić to w trakcie, więc zatrzymuję się na bieganiu. No, tak, to jest postój. No tracę te cenne minuty, ale no ja nie walczę o żadne mistrzostwo, ani o pudło, więc... Znaczy fajnie w ogóle, strasznie mi się podoba, ja otworzyłaś mi trochę oczy pod kątem nawet tego, że jeżeli chodzi o taką technologię i CGM-y, i sport w ogóle jako taki, bo warto zauważyć, że nie tylko sportowcy z cukrzycą korzystają z CGM-ów, ale zaczęli to robić również sportowcy zdrowi, którzy nie mają cukrzycy, bo świadomość w ogóle tego, że poziom cukru wpływa na wydajność organizmu, jest bardzo istotnym ostatnim elementem. I zresztą nawet są tak zwane blind CGM-y, które nie wskazują ci real time, czyli na żywo tego poziomu cukru, ale po treningu możesz sobie przeanalizować, jak twój cukier się układał. I są nawet dedykowane, takie w Stanach można to zobaczyć, są dedykowane CGM-y dla sportowców, nie tak, dla diabetyków. Tak, niektóre mają inne zakresy nawet ustawienia normoglikemii, więc to jest też dość istotne. Więc tutaj fajnie to odniosłaś i bardzo mi się to podobało, że korzystanie z CGM-a pozwala się skoncentrować na sporcie, i nie myśleć o tym aż tak bardzo. A tutaj ci powiem taką rzecz, że bo pompy, ja się zgadzam, że dla sportowców pompy są bardzo trudne. Ja miałem kolegę w liceum, który trenował piłkę nożną i absolutnie pompa nie wchodziła w grę, bo w przypadku full kontaktowego sportu, a jakim jest piłka nożna również, to wiesz, ten faul, nie faul, tu biegną, tu się zderzają, te wkucia odklejały się, wypadały, no z pompą to w ogóle nie mógł się tam biegać, ale oczywiście on też nie biegał z pompą podczas meczu, tylko w kucie nawet gdzieś tam uderzenie w miejsce wkucia powodowało, że plaster się odklejał. Więc ta pompa jest dużym wyzwaniem dla sportowców. A w swoim przypadku zastanawiam się troszeczkę nad tym, czy wiesz, mamy możliwość na Android APS-ie, off-labelowym systemie, wiadomo, sterowania pompą za pomocą SMS-ów. I pytanie do przetestowania. Czy twoja ekipa nie mogłaby zdjąć ci z głowy nawet dbanie o poziom cukru podczas twojego wysiłku jakiegoś zawodów i no. Oni, żeby mogli być sterować ci tą pompą zdalnie, żeby ci dostrzykiwać insulinę i ty byś nie musiała się w ogóle o to martwić. Do przemyślenia. Tak, super. Do przemyślenia na przyszłość. Czy to gdzieś tam by się nie pomogło lepszych wyników osiągać i trzymam mocno kciuki. Wiesz co, w ogóle twoje słowa, które mówiłaś, przejdą do historii. Kilka już komentarzy sobie zapisałem twoich słów, jak na przykład mówiłaś, że w ogóle pizza ze schabowym jest dla mnie hitem. Ja zawsze powtarzam mojej rodzinie, że ja z cukierków to najlepiej mielone, a ze ciast schabowy, więc pizza ze schabowym to jest jakiś level hard i na pewno tego spróbuję w najbliższym czasie. No, jest na to dowód, mamy zdjęcie, nie ma go w prezentacji, ale jest zdjęcie, jak
jemy pizzę z schabowym. Okej. Może koniecznie muszę to zobaczyć. Musimy to wysłać. Dobrze. Koniecznie ten. Słuchajcie, dziękuję Ci, Maju. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Naprawdę Twoja prezentacja jest dla mnie fenomenalna. Nie wiem, czy w historii w ogóle mojej całej konferencji nie była to najbardziej motywująca i najbardziej motywacyjna prezentacja, jaką w życiu widziałem. Będę ją sobie puszczał w momentach, kiedy mnie cokolwiek zdemotywuje. I życzę Ci niesamowitej, jeszcze większej energii. Powiedz mi jeszcze, ostatnie pytanie. No. Co po Ironmanie większego chcesz osiągnąć? Masz jakiś plan? Wiesz co, jestem spełniona. Naprawdę czuję, że osiągnęłam to, co chciałam. Nie wiem, czy w taki, czy to, tak to miało wyglądać, ale na ten moment jestem spełniona i cenię sobie teraz to, że mogę, co sobie wymyślę, to mogę to zrobić. Zawsze się śmieję z takiego powiedzenia, że co trzeba, to przebiegnę, co trzeba, to przepłynę i pojadę. Ale to, że na przykład chcę spróbować swojego biegu w górach i mogę to zrobić. I ktoś mnie pytał, ale po co chcesz biegać w górach, jak dobrze ci idzie na asfalcie? I w zasadzie, bo mogę, jest wystarczającą odpowiedzią na to. Jakby no tutaj możemy znaleźć, w 98 przypadkach znalazłam rozwiązanie na moje pomysły. Więc teraz bym chciała spróbować biegania w górach. Jako że pochodzę z Płaskopolski, z Warszawy i są może dwa podbiegi na krzyż, spróbuję sprawdzić, jak zachowa się mój organizm i moje cukry właśnie w górach. Okej, okay. Trzymam kciuki, bo słuchaj, jeszcze jest takie wyzwanie, bieganie po plaży w piasku, wiesz, ponoś się ciężej wielka niż po asfalcie, więc, no. Ale to ponoś łydki mocnie bolą. Maja, ostatnie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, to jest ważne podkreślenie, słuchajcie, okazało się w międzyczasie, jak z Mają zaczęliśmy rozmawiać na temat tegorocznej konferencji, że my z jednej poradni jesteśmy, także pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie Szpital Dziecięcy w Olsztynie, pozdrawiamy serdecznie trzeci oddział wewnętrzny i całą ekipę diabetologiczną tam, która nas diagnozowała zaczynała z nami pracę, jeżeli chodzi o początki cukrzycy. I ostatnie pytanie od gadżetów diabetyka w ogóle. Przypominam, zajebiste bluzy robią. Przepraszam. Karolina się pyta, jak zmotywować... To jest trudne, uważaj. Jak zmotywować do aktywności fizycznej młodą osobę z cukrzycą? Dobrze, że nie powiedziała, że starą. Dać jej robić to, co chce. Bo jeśli, wydaje mi się, że jeśli nie jest zmotywowana, to może robić coś, czego nie lubi. A mamy naprawdę tyle opcji aktywności fizycznej, że myślę, że to jest kwestia spróbowania. I może się okazać, że może nie lubić biegania, pływania, jazdy na rowerze, ale może lubić badmintona albo tenisa stołowego, albo rolki. Jakby próbujmy tych nowych rzeczy, bo może się okazać, że do któryś z tych rzeczy mamy talent. I myślę, że trzeba tak długo szukać, aż się znajdzie to. Może to jest super. Wędkarstwo. To czemu nie? No właśnie, znaczy generalnie to jest fajnie, co powiedziałaś. Ja też, tak jak Przemek Majewski, nasz prelegent z zeszłorocznej edycji, on z kolei zajarał się parkurem, nie? I zaraz się odnalazł się w tym i każdy ma gdzieś tam swoją rzecz, której się odnajduje. Ja jeszcze takiej nie znalazłem, okay. ale będę szukał, obiecuję. Dobra, Maja, jeszcze raz dziękuję Ci serdecznie, dziękuję bardzo. Za poświęcony czas i za to wszystko, co przekazałaś i będziesz dalej przekazywać. Thank you.